Dzień dobry, Tomasz Nowak, byłem na spotkaniu z okazji premiery. Początkowo myślałem, że dwóch, a jak się okazało trzech książek, o których będziemy tutaj troszkę sobie mówić. No, dwóch książek i komiksów, niech tak będzie, tak. Witam serdecznie, Paweł Ciokiewicz, Piotr Kasiński. Spotykamy się z okazji premiery. Zacznijmy w takim razie od komiksu. O sztuki lżejszej, tak. To jest zdecydowanie lekka, tak. Bo jest to komiks i robi awanturki profesorków, i który myślę, że stanowi pewnego rodzaju zaskoczenie dla tych, którzy znają te postaci, ponieważ i robi no, pojawili się i zaistnieli w szerokiej świadomości jako nauczyciele sztuki komiksu, a teraz pojawiają się w takich historiach, które są dość zaskakujące. Co było pierwsze? Jajko czy kura, te opowieści, czy pomysł na to, że będą uczyć komiksu? Pierwsze były te komiksy, ponieważ to jest tak naprawdę antologia wszystkich komiksów z serii Pikirowi, które razem z Robertem Trojanowskim, który jest rysownikiem, zrobiliśmy od 2007 roku. One się ukazywały w różnych miejscach, głównie w jakichś magazynach, w Łodzi, z jakichś ogólnopolskich, studenckich, i postanowiliśmy w końcu zebrać to razem, bo się składało tego ze 120 odcinków. I Bartek Kurt dał się namówić na to, żeby wydać tę antologię, no i ona jest. Czy to jest publikacja kierowana też dla dzieci, tak jak poprzednie, tak bardziej edukacyjne tamte były? Wiadomo, że były kierowane dla dzieci, to również. Znaczy tak, to jest, bo te edukacyjne, o których mówisz, to są książki z serii Zrób sobie komiks, i to jest trochę późniejsza sprawa. Też ci sami bohaterowie opowiadają o tym, czym jest komiks, jak się go tworzy, i to się bardzo, bardzo fajnie przyjęły te dwa tomy tych książek. Natomiast to też jest antologia familijna, czyli skierowana zarówno do dzieci już umiejących czytać i gdzieś tam jakby rozpoznawać różne rodzaje humoru i takiego zwykłego, absurdalnego, różnego, bo też jest sporo humoru w tym. I myślę, że dorośli też będą dobrze się bawić przy tych komiksach, bo tam jest sporo ciekawostek, sporo poukrywanych odniesień do popkultury, do różnych miejsc w Polsce, które tutaj w tych naszych komiksach można znaleźć. To zagrajmy po amerykańsku, wiekiem, od jakiego wieku można czytać? Myślę, że jeśli już 8-letnie dziecko dobrze sobie radzi z czytaniem, to sobie powinno poradzić i z przeczytaniem, i ze zrozumieniem tego, co tam jest w tym albumie. Dzieci na pewno się cieszą, a co z dorosłymi? Czy poważni wykładowcy, nauczyciele komiksów, którzy nagle okazują się w historiach, które są zabawnymi opowiastkami, nie stracą na jakości? Myślę, że nie, ponieważ w tych komiksach jest bardzo dużo ciekawych rzeczy poukrywanych, o których wielu dorosłych nie wie. I czytając ten komiks raz, że będą mogli się trochę rozluźnić, zabawić, uśmiechnąć, a przy okazji dowiedzą się naprawdę fajnych rzeczy. Sporo rzeczy o regionie łódzkim, bo tam jest spora część związana z Łodzią i z województwem łódzkim, ale też po prostu z obyczajami, z popkulturą też trochę, bo jest też odniesień do filmów, do jakichś innych komiksów, więc każdy coś znajdzie dla siebie na pewno. Kiedy pojawiają się takie publikacje, zawsze się rodzi taka wątpliwość, było coś, potem pojawiło coś, a coś co było wcześniejszego, jest jeszcze coś w szafie, że tak powiem, z kilka innego. Zebraliśmy tu wszystkie odcinki, jednoplanszówki, dwuplanszówkowe, bo tak w takiej konwencji pracujemy zazwyczaj, rzadko nam się udaje zrobić coś dłuższego, więc takich jednoplanszowych komiksów już nie mamy w zanadrzu, wydaliśmy tu wszystko, natomiast mamy bardzo dużo jeszcze pasków komiksowych, nieprzebrane wręcz ilości, bo Robert produkuje ich bardzo dużo, często nie zawsze robimy je w duecie, tylko Robert często sam rysuje i wymyśla. Więc kto wie, czy kiedyś nie zdobędziemy się na to, żeby jeszcze raz namówić Bartka już na same paski komiksowe, bo one są nawet, myślę, zabawniejsze, i wtedy już byłaby to pewnie publikacja dla dojrzalszego czytelnika. A czy gdzieś jeszcze ukazuje się obecnie Pikirowi? Obecnie się cyklicznie nie ukazuje, natomiast my mamy zawsze głowy pełne pomysłów, więc tam sobie notujemy te pomysły, zbieramy scenariusze, i jak gdzieś będzie taka możliwość, to na pewno się będziemy wpychać. Rozumiem, czyli
jak awanturki profesorków staną się hitem, to możemy spodziewać się ciągu dalszego. Tak. Tak, taka odpowiedź mi się podoba. Życzymy, żeby był to hit. Ze wszech miar. Dobrze, to tak powiem, w dzisiejszym wprowadzeniu przejdziemy do tematów cięższych. Teraz będzie o książkach na temat komiksu. Dobrze, to zaczniemy w takim razie od... Teraz przeskoczymy do Pawła. Paweł Ciłkiewicz, autor trzech książek pod tytułem Moje komiksy, które ukazują się już od 4 lat. I ostatnio nabrało tempa, ponieważ tom pierwszy ukazał się, nie pamiętam, w 2019, drugi w 2022, tak? Zgadza się? No właśnie, a trzeci już po roku. Skąd to tempo? Nagle? Nie? Nagłe przyspieszenie? No w zasadzie to nie wiem. Pierwszy tom ukazał się w 2019 faktycznie, ale on powstawał wiele lat, bo tam są teksty, które na przestrzeni, myślę, kilku lat w różnych miejscach były publikowane, później były modyfikowane. Ten drugi w sumie też można powiedzieć powstawał jakoś tak na przestrzeni lat, bo składa się z tekstów, które w pierwotnej wersji były recenzjami i były publikowane w portalach, na portalach internetowych, w Esencji, w Paradoksie, w Kazecie. No i w pewnym momencie wpadłem na pomysł, że można byłoby je zebrać w jeden tom, w jedną książkę. Oczywiście w tej książce one wyglądają już zupełnie inaczej niż wyglądały w internecie. Są zmodyfikowane, rozszerzone, jest to wszystko rozwinięte. I ta książka w sumie też powstała wcześniej, tylko trochę przeleżała. Trochę u wydawcy, trochę u mnie, pewne rzeczy jakoś tam dojrzewały. I w 2022 ukazał się ten drugi tom i ukazało się nowe wydanie tomu pierwszego z moimi ilustracjami, z rysunkami. Inną układką też, prawda? I z inną układką, tak. Bo jako niespełniony komiksiarz lubię sobie porysować i namówiłem Bartka, żeby te ilustracje pojawiły się właśnie w tym tomie. A później wpadłem na pomysł, że można było napisać o książkach, to znaczy o komiksach, które stanowią adaptację książek. No i w zasadzie ten trzeci tom, no to faktycznie już powstawał jako osobna książka z myślą o tym, że to ma być książka i powstawał przez rok, równy rok. No i stąd taka jest ta częstotliwość publikacji. No właśnie, tamte poprzednie można było taką uznać za taką, nie wiem, podróż nostalgiczną, prawda, w przeszłość. Ten pierwszy szczególnie. Drugi, jakieś tam rozwinięcie w jakiś sposób. Natomiast ten, no wręcz bym powiedział, jest taki ostro polemiczny. Już czytając nawet opis wydawcy, można powiedzieć, polemizujemy z tezą, że komiks jest gorszy od książki pierwowzoru, prawda? Mówisz o tym, co jest na tej czwartej stronie okładki, nie, tak? Tak, to jest celowe. To jest we wstępie również, prawda? Tak, ta czwarta strona okładki jest wymyślona tak, żeby właśnie trochę zaintrygować, bo odnosimy się faktycznie do takich stereotypów, zgodnie z którymi książka to książka, wiadomo, coś poważnego i w ogóle, a komiks, no to tak, to nie jest w ogóle nic dla dorosłych. Jak dorosły się zajmuje komiksem, to znaczy, że coś jest z nim nie tak. Nie z komiksem, tylko z dorosłym właśnie. I to właśnie o nas. I my wiemy przecież doskonale, że takie wyobrażenie o komiksie jest. Bo każdy z nas się spotkał pewnie z takim spojrzeniem na komiks. I dlatego ja pozwalam sobie trochę z tym polemizować, no trochę chcę tak jakby odwrócić ten sposób myślenia, podkreślając, co dla mnie jest oczywiste i dla Piotrka, i dla wielu pewnie z nas, że komiks jest takim samym medium jak, no nie wiem, film, serial, cokolwiek. Ale z jakichś powodów ludzie uważają, że komiks to jest coś dziwnego. Nie ma nic złego w oglądaniu filmów, seriali adaptujących literaturę. Czytanie komiksu, no to coś dziwnego. No i tutaj do tej książki wybrałem takie komiksy, które moim zdaniem, jakby się przeczytało na poważnie, no to można by było zobaczyć, że to jest naprawdę poważne medium i te adaptacje, no, są czymś ciekawym. To nie jest powtórzenie książki, to jest nowa jej wersja, nowa interpretacja autora. I o tym chciałem tutaj napisać właśnie. No można nawet powiedzieć, że czytając poszczególne teksty tutaj, odnosi się wrażenie czasami, że wręcz mają służyć, spełnić taki walor
powiedział, edukacyjny, prawda? Tak, ale nie nachalnie, bo żeby to nie było takie właśnie, że książka, tak jak powiedziałeś, że teraz coś cięższego. To jest moim zdaniem napisane lekko, łatwo i przyjemnie. W każdym razie mnie się pisało lekko, łatwo i przyjemnie. Nie wiem, jak to się będzie czytało. I faktycznie no, chciałem pokazać i komiksy, i książki, które tutaj są podstawą tych komiksów, i tło czasami historyczne, tło jakieś takie społeczne, kulturowe, w którym te książki powstawały i także komiksy. Więc jakiś walor, mam nadzieję, edukacyjny, zgodnie z dewizą babcia Chmiela, żeby bawiąc uczyć i ucząc bawić, to tak miało działać. Może się uda. Mówiąc o ciężkości, miałem na myśli te rzeczy, przede wszystkim tekst, zdecydowanie trudniejsze w odbiorze niż ilustracja, oraz fakt, że w Polsce, no, nawet jak pisze się o komiksie, to zwykle nie pisze się zbyt lekko. Tak, prace, które są dostępne, to są bardzo często wywody naukowe, powiedzmy sobie szczerze, i to nie jest dla zwykłego czytelnika przystępna literatura. No właśnie, ja to zawsze mam z tym problem, dlatego że rzeczywiście, jak już mówimy o stereotypach, jest taki stereotyp dotyczący komiksów, że to jest coś złego, i jest też szereg stereotypów dotyczących tekstów naukowych. Właśnie, że one nie są dla zwykłego czytelnika, w domyśle nawet dla normalnego czytelnika, można powiedzieć. I rzeczywiście wiele tekstów się ciężko czyta, ale to nie dlatego, że one są naukowe, tylko dlatego, że są źle napisane. Każdy źle napisany tekst się ciężko czyta, także źle napisany tekst naukowy się ciężko czyta. A dobre teksty naukowe są moim zdaniem lekkie w czytaniu. Tak bym to tutaj chciał przedstawić. Tak jak walczę ze stereotypami dotyczącymi komiksów, tak możemy się także trochę tutaj, myślę, poznęcać nad tymi stereotypami dotyczącymi tekstów naukowych, takich z tych złych, źle napisanych po prostu, złych tekstów naukowych. Ale kto poprawi profesora? Powie mu, że źle napisał tekst. No każdy może. Każdy może, ale nie jego wydawca. To znaczy, tutaj trochę też tak, jeśli mogę powiedzieć z punktu widzenia kogoś, kto w tym środowisku naukowym jakoś też tam funkcjonuje w pewnym stopniu, to w moim odczuciu i w moim wyobrażeniu środowisko naukowe powinno być i powinno właśnie, czy jest, to zaraz możemy do tego przejść, oparte na dyskusji. Nauka się rozwija dzięki dyskusji. Wysuwamy jakieś tezy, hipotezy, weryfikujemy je, dyskutujemy. I jeżeli ktoś mi powie, że ja nie mam racji i przedstawi argument, to jest pole do dyskusji. Jak mi ktoś powie, że nie mam racji, bo nie mam racji, no, to trudno dyskutować z taką tezą, ale nauka, środowisko naukowe na dyskusji jest i powinno być oparte i myślę, że można zaryzykować, delikatnie sygnalizując autorom, że może widzimy to inaczej. Nie to, że oni napisali coś źle, tylko że jest także inny punkt widzenia na dany temat. I to myślę, taki profesor, który ma i doktor, i naukowiec, każdy, który ma właściwe podejście do tematu, podejmie dyskusję. Tak myślę. Także można ryzykować. Potem magister, no to każdy, kto w tym środowisku naukowym funkcjonuje. Tak. Niezależnie od tytułu, bo tytuły są tutaj wtórne. Ale właśnie tytuły są wtórne i tak samo dobrze jest, kiedy o komiksie mówi się też, mówię się naukowo na pewno tak, bo ta systematyka jest potrzebna, ale też dobrze, kiedy mówi się w sposób taki zupełnie przystępny. I tu przechodzimy troszkę do drugiej książki, czyli Kalejdoskopu, komiksowego Kalejdoskopu Piotra Kasińskiego, ponieważ ta książka to jest w zasadzie publicystyka komiksowa, prawda? No tak, ja nie jestem pracownikiem naukowym, więc piszę zupełnie inaczej, tak mi się wydaje, niż to, jakie jest oczekiwanie wobec tekstów naukowych. Jestem dziennikarzem z wykształcenia i przez wiele lat uprawiałem ten zawód. I przy okazji udawało mi się też pisywać o komiksie do różnych periodyków i właśnie w książce zebrałem ponad 80 różnych tekstów, felietonów na temat komiksu. Książka, można powiedzieć, lżejszych tekstów. Można powiedzieć, że książka wyrosła również z pasji, tak jak ten pierwszy, chociażby zaczątek, prawda, te moje komiksy Pawła. No właśnie, tutaj te teksty też w zapowiedzi przynajmniej wynika, że obejmują pewien obraz komiksu początku XXI wieku, prawda? Czy to jest taki słabo opisany, bo my skupiamy się bardzo często na tym analizie rynku komiksowego, czy też zjawisk komiksowych czasów PRL-u, gdzieś tam się to urywa,
I te ostatnie lata są jakby takie niedokończone, czyli czy ta książka można potraktować jak pewien taki zaczątek zgłębiania tego tematu, porządkowania go? Ja myślę, że nie wiem czy porządkowania, ale ona rzeczywiście tak jest, że większość opracowań komiksowych, jaka się ukazuje, dotyczy jednak takiej starszej historii, czy nawet prehistorii komiksu i w Polsce i na świecie. Natomiast rzeczywiście nie ma zbyt wielu publikacji, które mówią i o latach 90. w komiksie i tym bardziej o latach XXI wieku. A że ja w swoich tekstach głównie pisałem o tym, co się działo w polskim komiksie i w ogóle w Polsce z komiksem, co się działo w XXI wieku, więc ta książka może być takim zaczątkiem badania tego czasu i opisywania. Na sekundę tylko wejdę w słowo, bo jak chodzi właśnie o tę historię i prehistorię, to ta moja książka pierwsza faktycznie też w tym nurcie się mieści, chociaż też są tam teksty o rzeczach nowszych, natomiast tą drugi i trzeci to też już są, nie to, że wyleczyłem się z tej nostalgii, bo jeszcze trochę tam jej jest i co najmniej na jedną książkę, ale po publikacji tego pierwszego tomu już zająłem się komiksami współczesnymi i w drugim i w trzecim tomie są komiksy wydawane teraz. W trzecim jest Dr. Jekyll i Mr. Hyde z Kawu z lat 80. To jest jedyna książka, jedyny komiks PRL-owski w tej książce omówiony. Reszta też jest współczesna, więc tutaj myślę, że te książki na tym poziomie funkcjonują podobnie. Ja się przyznam bez bicia, że nie zdążyłem sobie książki przeczytać jeszcze. Natomiast zastanawiałem właśnie mi ta lista. Ja się bardziej też może skupiłem na tym, co się tutaj u nas działo, że tak powiem, lokalnie w Polsce, tak? I tego czasami w jakimś kontekście zagranicznym, ale głównie jakby pokazuję w tych, nie wiem, są to duże teksty, natomiast myślę, że są właśnie też naładowane jakimiś informacjami i opowieściami o tym, co w tej Polsce naszej tutaj komiksowej się działo w tym XXI wieku. No właśnie, to jest chyba jedno i drugie ważne, bo te rynki jakby do siebie troszkę zaczynają może nie jeszcze równać, ale na pewno nas się siebie gonić, ponieważ widać, co się dzieje u nas w tej chwili na rynku komiksowym, prawda? Liczba tytułów. Pojawiają się tytuły starsze, które wypełniają luki, pojawiają się tytuły nowe prawie że na bieżąco, także no, w pewien sposób nadrabiamy pewne rzeczy. Dogoniliśmy świat, że tak powiem, nie mamy już się czego wstydzić, bo wszystko, co się ukazuje na świecie, te najważniejsze premiery równolegle są właściwie u nas, chyba że tłumaczenia są, że tak powiem, trochę trwają, tak? Nawet jak do Igor Baranko przed światowymi premierami się ukazują niektóre rzeczy. I tutaj właśnie pytanie do Ciebie, Pawle, teraz odnośnie tej książki właśnie, bo tak jak mówię, nie zdążyłem przeczytać w całości, przyznaję się bez bicia. Natomiast, ona jest jeszcze ciepła, to no właśnie dlatego, jest. Właśnie dlatego. Natomiast powiem właśnie tutaj i podział, i dobór tytułów. Ja wiem, mówię, że to są rzeczy nowe, a ja miałem wrażenie, jak czytałem przynajmniej niektóre tytuły, że gdzieś już się z nimi zetknąłem i być może to nie wszystkie czy tytuły są rzeczywiście z ostatnich lat, czy one się u nas pokazywały w ostatnich latach? To znaczy tak, tutaj sprawa jest dużo bardziej złożona, bo niektóre z tych rzeczy, jeśli mówimy o książkach, to się ukazały i w XIX wieku. Komiksy natomiast są współczesne i faktycznie niektóre mają premierę u nas wiele lat po premierze światowej, a niektóre są w miarę świeże, na przykład Dracula George'a Bessa to jest rzecz w miarę świeża, a co więcej wydawnictwo Scream zapowiedziało już kolejną jego pracę, czyli Frankensteina, która rok czy dwa lata temu ukazała się na rynku frankofońskim, a niebawem pewnie będzie u nas, więc to różnie jest. Ja jakoś nie dobierałem tych komiksów pod kątem właśnie ich aktualności, w sensie, że już teraz musiały być wydane, tylko raczej szukałem jakiegoś takiego klucza tematycznego, więc faktycznie są różnorodne, ale no w tym sensie współczesne, że ukazały się w ostatnich 10 latach, 20 może niektóre. No właśnie o ten klucz chciałbym zapytać, bo mamy tutaj de facto komiksy Lovecrafta, według Lovecrafta. Mamy powieści grozy, czyli horrory, mówiąc krótko, tak. Mamy erę bohaterów, złoczyńców, czyli mamy, no nie powiem, że super bohaterów, tylko bohaterów, powiedzmy, wyrazistych bohaterów. I mamy wizję przyszłości, skąd taki klucz i te tematy właśnie. Można zakwalifikować do pewnej skali, no powiedzmy, szeroko rozumianej fantastyki.
szukanie klucza to jest rzecz też, która zaczęła się jakiś czas temu i właściwie przy okazji publikacji tego drugiego tomu szukałem różnych pomysłów, bo w drugim tomie są różne komiksy i są podzielone w sposób, który chciałem, żeby odbiegał od wszelkich standardów i wszelkich klasyfikacji. Tam trochę czerpałem z takiego tekstu Jorge Luisa Borgesa, który w jednym ze swoich opowiadań opisuje taką chińską encyklopedię. Już dokładnie tego nie przytoczę, ale w tej chińskiej encyklopedii są zwierzęta, które są podzielone na te, które należą do cesarza, na te, które są irytujące, na te, które są włączone do niniejszej klasyfikacji, te, które właśnie rozbiły wazon, te, które z daleka wyglądają jak koty. Nie wszystko spamiętałem z tej klasyfikacji, ale chodzi właśnie o to, że Borges w tym opowiadaniu mówi o czymś, co my robimy na co dzień. Lubimy tworzyć takie jasne przegródki, w tych przegródkach mają być rzeczy, które do tych przegródek pasują ze względu na określone cechy. Ja chciałem stworzyć taką klasyfikację właśnie, w której nic do siebie nie będzie pasowało i w tym drugim tomie próbowałem coś takiego zrobić. Jest tam na przykład rozdział o komiksach o zwierzętach. I w tym rozdziale jest komiks Arta Spiegelmana Maus. Wiadomo, że to nie jest komiks o zwierzętach, chociaż tam zwierzęta są, on jest o czymś innym. Jest komiks Shangri-La na przykład. Czyli no, chodziło mi o to, żeby czytelnik czytając to, zastanowił się, o co tutaj chodzi, co on zrobi, co to jest za podział, że tutaj jest, to jest bez sensu. Bo właśnie z takiego czegoś czasami powstają fajne pomysły. Zestawi się te komiksy, które teoretycznie nic poza jakąś absurdalną właściwością nie mają wspólnego, a jak się je czyta, to można coś wynaleźć. Na przykład, teraz przeskakując do trzeciego tomu, ostatni rozdział w tym tomie to jest komik, to jest rozdział pod tytułem Ciąg dalszy nastąpił i tam jest mowa o komiksach, które stanowią kontynuację książek. Nie ich adaptację, tylko kontynuację. I tam jest na przykład komiks o Konanie, jest Fight Club Palaniuka, jest Frankenstein. I w zasadzie jak opisywałem te komiksy, to myślałem, że tą jedną i wspólną cechą będzie to, że to autorzy komiksów poszli dalej. A jak zacząłem o nich pisać i je czytać, to okazało się, że one mają jeszcze jedną wspólną cechę. Mianowicie we wszystkich tych komiksach bardzo ważną rolę odgrywa relacja ojciec-syn. No jest kluczowa. O czym wcześniej w ogóle no, czytało się te komiksy, jakoś to tam człowiek dostrzegał. A jak się je zestawiło obok siebie, to ta relacja ojciec-syn i różnej warianty. Conan Barbarzyńca i jego syn. U Palaniuka również. Jest to istotne, tam już dwóch ojców walczy ze sobą, bo ta prawdziwa jego jaźń, ta urojona, nie wiadomo zresztą, która jest, która Frankenstein, który no, też nam się wydaje, to jest horror. To nie jest horror, to znaczy książka to jest opowieść psychologiczna, socjologiczna, no, różne można tam znaleźć treści, ale to nie jest horror. Horror z tego zrobiono, no bo wiadomo, że ten wątek ożywiania jest bardzo podatny. Mary Shelley pisząc tę książkę też się rozliczała ze swoim ojcem, który głosił bardzo takie liberalne poglądy, a jak jego nastoletnia córka odeszła, znaczy rozpoczęła romans z żonatym mężczyzną, do tego mającym dwójkę dzieci, to stwierdził, że w teorii to jest dobre, takie życie, ale w praktyce, jeżeli dotyczy jego córki, to już nie jest dobre. No i tam jak się czyta tego Frankensteina i wie się o tym, jak ona walczyła o to, żeby ten ojciec jednak znowu chciał ją przygarnąć, no to czyta się Frankensteina jak autobiografię niemal Mary Shelley. Może trochę tutaj przesadzam, ale no, o to mi tutaj chodzi właśnie. Czyli te klasyfikacje i te podziały w tych książkach, one właśnie takie mają być, żeby na pierwszy rzut oka czytelnik stwierdził, że są bez sensu. I idealna sytuacja byłaby taka, gdyby po tym stwierdzeniu, że są bez sensu, zaczął czytać. Zaczął i przeczytał tą książkę. Czyli szukasz nowych tropów, które łączą w sposób nieoczywisty pewne tytuły, tak? Tak, próbuję. Nie zawsze to się może udaje, ale no taki jest zamiar, taki jest punkt wyjścia, żeby wymyślić coś. Na przykład, tu jesteśmy na spotkaniu, można powiedzieć, spotkanie autorów książek. Ale można również byłoby powiedzieć, że to jest spotkanie autorów książek, którzy mają na imię Piotr i Paweł. I to jest tylko spotkanie dotyczące takich autorów.
Możemy sobie zacząć pisać książkę o komiksach, na przykład, które mają w tytule, nie wiem, kolory. Daleko nie musimy szukać. Bartek Kurz wydał Czarne myśli i wydał Czerwoną maskę. I to jest początek. I możemy jeszcze znaleźć kilka takich, wrzucić je do jednej przegródki i rozpocząć analizę. Co z tego wyjdzie? No, coś ciekawego na pewno. Myślę, że powinieneś to Bartkowi powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawy trop dla tych, którzy rzeczywiście tych wspólnych zależności, z jakichś tam interakcji szukają. To jest, myślę, że... Czyli to już jest piąty i szósty tom, tak? Tak jest. To znaczy piąty i szósty, pomysły są na kolejnych kilka. Co z tego wyjdzie, nie wiadomo, ale rzeczywiście można by coś wymyślić. Zresztą możemy też i wspólnie coś zacząć kombinować, kto wie. Jeszcze był po drodze czwarty. Kurz łączy. Rozumiem, że czwarty już jest napisany, dobrze. Ale nurtuje mnie jedna kwestia tutaj w tych tytułach, które się pojawiają, bo rzeczywiście, jak jest wspomniałem, jest dużo fantastyki, jest trochę obyczajowości, natomiast nie ma jednej rzeczy, wydaje mi się oczywistej. Nie ma adaptacji kryminału. Jest na przykład Czarne nenufary, to jest kryminał, ale rzeczywiście, ale wiem, o co chodzi, masz rację. Pisząc te teksty i planując książkę, wszystko sobie rozpisałem i te rozdziały były zupełnie inne niż to, co jest teraz. Z różnych powodów. Był rozdział kryminału, ale z różnych powodów, z tych później już na etapie jakby selekcji takiej ostatecznej, z niektórych tekstów musiałem zrezygnować i wtedy, i tu rzeczywiście muszę się przyznać, zacząłem sobie kombinować, jak nie stracić tych czarnych nenufarów, chociaż nie mam już rozdziału pod tytułem kryminału. Bo to jest super książka i to jest super komiks. I byłem pewien, że cokolwiek się stanie, to ten tekst o czarnych nenufarach tutaj będzie, bo musi być. I idąc właśnie tym tropem, o którym mówiłem wcześniej, zacząłem sobie myśleć, i to też nie na siłę, bo to jakoś tak samo faktycznie się pojawia, że przecież czarne nenufary to też nie tylko to jest kryminał, ale to jest także opowieść o, nie chcę spoilerować, bo w przypadku kryminału to jest istotne. To jest opowieść o trzech kobietach, które są uwięzione w miasteczku. W miasteczku, w którym każdy chciałby być, bo to jest miasteczko, w którym Monet malował te swoje nenufary, jest tam mnóstwo gości, wszyscy chcą tam przyjechać, żeby to oglądać. A te trzy kobiety chcą stamtąd uciec. I nie mogą. I tamta narracja dotyczy tej staruszki, tej kobiety w średnim wieku i tej małej dziewczynki. I potem się okazało, że jeszcze jest kilka innych komiksów o tym, że opowiadają właśnie o ludziach, którzy nie mają dokąd uciec. I jest cały rozdział właśnie uciec, ale dokąd, i tam jest kryminał. Faktycznie jedyny kryminał, chyba tak mi się wydaje, jeśli dobrze pamiętam. Czyli rozumiem, że kryminał na tą czwartą pozostaje nadal do wzięcia. No może tak, bo jest faktycznie sporo rzeczy. Ale na pewno jeszcze tylko ostatnie rzeczy, wejdę w słowo, na pewno nie ma tutaj takich adaptacji, także i kryminałów, które są tak robione trochę na siłę i mają jeszcze na okładce taką etykietkę adaptacja literatury. To, tu nic z tego nie ma. Adaptacja literatury to jest specyficzna seria, ale chodzi mi chociażby takie serie jak Poirot i tak dalej, no one wychodzą i są adaptacjami z sensu stricte, prawda, tam się łącznikiem literatury jest właśnie sama postać, którą się eksponuje, może niekoniecznie rozbierają, tylko może pokazać, że są adaptacjami literackimi, prawda? Właśnie do kwestii porządkowania, czyli teraz do Piotrze, do ciebie z kolei kwestia, ponieważ tak jak mówię, książka Pawła jest uporządkowana według jego specyficznej jakby skali, według specyficznego systematyki, bardzo dobrze, bo to, tak jak mówię, wnosi coś nowego, coś fajnego. Natomiast twoja książka jest zbiorem tekstów. Nie kusiło cię, żeby go jakoś uporządkować? Znaczy, ja przyjąłem dosyć prostą zasadę jakby układu tych tekstów. One są po prostu ułożone chronologicznie w takiej kolejności, w jakiej powstawały i były publikowane. I myślę, że to było dobre rozwiązanie, ponieważ one też pokazują jakieś konkretne wydarzenia, konkretne trendy konkretnych autorów ważnych dla danego momentu, kiedy te teksty powstawały. Więc tak sobie to wymyśliłem, że dobrze będzie pokazać wszystko po kolei według tej chronologii właśnie publikacji tekstów. I być może kiedyś tam, jeżeli tych tekstów będzie więcej, zastanówmy się na tym, żeby podejść do nich inaczej. Natomiast ta chronologia wydaje mi się, że tutaj takim dobrym wyjściem, żeby tak te teksty pokazać.
Ty to już publikujesz przecież teksty, prawda? Kolejne. Tak, zazwyczaj mam przerwę wczesno-jesienną w związku z festiwalem i wtedy rzeczywiście jestem dogadany z redakcjami, że dają mi spokój. Natomiast cały czas w kalidoskopie mam regularnie raz w miesiącu tekst o komiksie i mam nadzieję, że ta współpraca jeszcze będzie trwała. Czyli kubeczka kolejnych tekstów na ten drugi się odkłada, prawda? Albo na dodruk pierwszej rzeczy z uzupełnieniem na przykład. No właśnie tutaj taka kwestia, bo wspominał swoje teksty uzupełniał, nie czułeś takiej pokusy, żeby te stare teksty jakoś zweryfikować, coś tam poprawić? Czyli my z Bartkiem przeczytaliśmy dosyć wnikliwie raz jeszcze, sprawdzając, czy rzeczywiście trzeba by do nich podopisywać jakieś epilogi na przykład, czy jakoś je rozszerzyć. I doszliśmy do wniosku, że jeżeli rzeczywiście przyjęliśmy sobie taką zasadę, że one pokazują konkretne jakby wydarzenie czy konkretnego autora osadzonego w danym czasie, to nie będziemy nic z tym robić. I dlatego te teksty jakby zostały w takiej pierwotnej postaci i w takiej tak są opublikowane. Natomiast być może można potraktować tę książkę jako taką przymiarkę do czegoś większego na przykład i do rzeczywiście rozbudowania innego podziału tych wszystkich tekstów, nie wiem, na inną problematykę, tak? Osobno może o autorach, osobno jakieś zjawiska, które się działy w polskim komiksie w odniesieniu do tego, co się działo na świecie, czy do wydarzeń w ogóle w popkulturze, tak? Więc na razie jest przyczynek, a być może potem będą jakieś rozwinięcia. W końcu, skoro Paweł już planuje 7 i 8 tom, to może ja zacznę myśleć chociaż o drugim. To są teksty z tego czasu i na pewno portret z tego czasu. I tutaj na pewno różnego rodzaju badaczom będzie skoro do tego sięgnąć i zobaczyć, jak to wyglądało właśnie z tego czasu. Ale jako badacz, czy człowiek, który czasami coś tam pisze, no tak to przejrzałem i mówię, kurczę, są daty, ale czemu nie ma źródeł, czemu nie ma... Nie, źródło jest jakby podane, są 2 źródła tych wszystkich tekstów. Źródła są podane, tak? Tak, czyli to jest magazyn Slide, którym publikowałem między 2007 a 2009 rokiem i to jest pierwsza część tego zbioru, a druga część to jest magazyn Kalejdoskop, tutaj łódzki. Aha, czyli tylko te 2 tytuły, tak? Dokładnie. Jeden tekst na końcu dołożony, który się ukazał w antologii KKK26, to jest taki większy tekst o festiwalach komiksowych w Polsce, o ich historii i trochę współczesności. Więc 2 podstawowe źródła, Slide i Kalejdoskop i ten ostatni tekst z KKK. Ale z kolei właśnie w tym kontekście do Ciebie pytanie, ponieważ skoro Piotrek oznaczył swoje teksty datami, konkretnymi miejscami, gdzie to się ukazało i tak dalej, jest chroniony. Ty publikujesz swoje teksty i powiedziałeś sam, że w wersji podstawowej pojawiają się one na portalach, ale potem je zmieniłeś, tak? Dlaczego? Czy w Twoim zdaniem one się starzeją, czy wymagają uzupełnienia? To tak, jeśli chodzi o tą pierwszy, to te teksty faktycznie, nie wszystkie, ale część z nich wcześniej ukazała się portalach i przygotowując książkę stwierdziłem, że na pewno wymagają jakiegoś dodatkowego obramowania, jakiegoś tła. Po prostu uznałem, że w książce to musi wyglądać jakoś inaczej, musi to też stanowić całość. Każdy z tych rozdziałów można czytać osobno, ale można je także czytać jako o jedną opowieść. I to chociażby też było potrzeba wprowadzenia jakichś łączników pomiędzy nimi, żeby to była całość. Żeby to nie były tylko oderwane od siebie teksty, tylko żeby to była jakaś jedna narracja. Czyli to były takie główne potrzeby związane z modyfikacją tych tekstów. A trzeci powód jest związany z tym, że ja w zasadzie jakbym teraz usiadł do tych tekstów na przykład z trzeciego tomu, to też bym zaczął je przerabiać. I jak dostałem na przykład po składzie tekst do korekty autorskiej, to Bartek stwierdził, że to nie jest korekta, tylko to jest redakcja, żebym sobie odpuścił. I
Tak to pewnie działa. Ja otwieram tę książkę i na każdej stronie widzę zdania, które już by należało napisać inaczej, ale to staram się jakoś z tym walczyć, bo to zdaję sobie sprawę, może w pewnym stopniu jest nawet jakaś forma patologii, ale tak jest. Tekst z mojego punktu widzenia nigdy nie jest gotowy. On jest zawsze w trakcie tworzenia. To ja mam zupełnie inaczej. Ja napiszę tekst i on jest dla mnie skończony, prawda, zapominam o nim, nie wracam i piszę następny. I ja się tego uczę. Cały czas, powoli, ale się uczę. To może być też jakby sprawa tego, że ja przez wiele lat pracowałem w gazecie codziennej, gdzie rzeczywiście napisanie tekstu wiązało się z tym, że on po prostu szedł do druku i jakby nie było już potem nawet myśli o tym, żeby coś więcej z nim jeszcze zrobić, tak? Więc może to jest jakaś tam cecha we mnie, że ja po prostu te teksty traktuję jako już gotowe, zakończone i już nic więcej z nimi nie będę robił. To jak już tak się otwieramy przed sobą, to teraz powiem, że ja z kolei no wcześniej pisałem teksty do czasopism naukowych i tam było zupełnie inaczej. Tekst powstawał nieraz rok, nieraz dwa. Ja wysyłałem pierwszą wersję, dostałem od redaktora zmasakrowaną tę wersję całkowicie. I na początku oczywiście chciałem sobie dać spokój z pisaniem i zająć się czymś innym, ale później no, nauczyłem się, że to jest naturalna procedura. Co więcej, moim zdaniem to jest tak, jak być powinno. Dzisiaj jest tego coraz mniej, bo jest tych czasopism naukowych coraz więcej i one też zaczynają działać trochę jak prasa. I niektórzy naukowcy też publikują, żeby publikować i przychodzą rzeczy, które nie powinny. Ale w tych prawdziwych czasopismach naukowych, no to właśnie tak to wyglądało. I te, no, chyba ponad 40 takich tekstów udało mi się napisać, więc te nawyki, no tak szybko się ich nie pozbędę. Ja próbuję, ale cały czas to gdzieś we mnie jest. A może to też wynika jakoś z charakteru, że no, cały czas człowiek chce, żeby to było coraz lepsze i chce poprawiać i chce to doskonalić, ale rzeczywiście jest też ten moment, kiedy trzeba zakończyć. Więc każda ta książka powstawała właśnie w taki sposób, że te teksty były no, tak naprawdę pisane od nowa, należałoby powiedzieć. W pierwszym tomie jakby porównać pierwszy lepszy tekst z pierwszego tomu z tekstem, który był w internecie, to niektórzy nawet może stwierdzą, że to jest coś zupełnie innego. Drugi powstał głównie z recenzji, ale te recenzje, nawet te moje recenzje, które są w internecie publikowane, to one są mało recenzenckie, to też zdaję sobie z tego sprawę, a w formie książkowej one już w ogóle recenzji nie przypominają pierwotnych tekstów, a poza tym tam ze 30 tekstów powstało na potrzeby książki. A trzeci tom to już jest rzecz pisana z myślą o książce i pewnie gdyby nie to, że staraliśmy się, żeby ta premiera była tu i teraz, to ja bym jeszcze tam siedział i poprawił. Tak myślę. Jak słynny twórca z dżumekami, tak, piszący ciągle pierwsze zdania. A czy niektórzy twórcy komiksowi, którzy zaczynają pracować nad albumem i mija 10-12 lat i jeszcze końca nie widać, tak? Tu mi się z kolei przypomina taka anegdota, tylko już nie przypomnę sobie nazwiska, o kogo chodziło. Chodziło o znanego bardzo wiolonczelistę, który został zapytany, miał 90 lat i w jakimś wywiadzie ktoś go zapytał: mistrzu, masz 90 lat, czemu ty wciąż ćwiczysz? Czemu cały czas ćwiczysz i się doskonalisz? Na co mistrz odpowiedział: bo wydaje mi się, że wciąż robię postępy. Więc to jest chyba ta odpowiedź. No to się ten proces nie kończy. Czy fakt, że ta książka jakby dotyczy adaptacji komiksowej literatury, oznacza, że ktoś się znalazł jakiś dobry klucz na ciąg dalszy, dalej dostaniemy, nie wiem, adaptację filmów na przykład, scenariuszy filmów? O tym nie myślałem, chociaż nawet tam jest, bo jest Dracula, Mignoli i to w gruncie rzeczy ten komiks nie jest adaptacją książki, tylko to jest adaptacja filmu Francisa Forda Coppoli, a jak wiadomo film nie jest wierną adaptacją książki Stokera. Chociaż tak był przedstawiany swego czasu, że ten film z Garym Oldmanem, z Johnny Deppem, nie Johnny Depp, kto gra?
To mi się przypomniało, że w trakcie. W każdym razie tak ten film przedstawiano, że to jest wierna adaptacja książki Brama Stokera, Dracula. Taka naturalna konsekwencja po Frankensteinie, prawda? Tak, tak. Ale u Stokera w książce tam nie ma w ogóle tego wątku romansu pomiędzy hrabią a miną. Nie ma. Dracula tam jest czystej wody złolem, który tam znęca się i zabija. To w tym filmie pojawił się ten wątek, że mina i w ogóle ten wątek Elizabety, czyli żony Drakuli, którego w książce nie ma, po prostu nie ma. W filmie jest i no, ten Dracula staje się takim bohaterem romantycznym, dramatycznym, no, nieszczęśliwa miłość i tak dalej. I komiks Mignoli z tego punktu widzenia w ogóle nie jest adaptacją książki, to jest adaptacja filmu, tym bardziej, że nawet te kadry tam widać, to są filmowe kadry wręcz w skali 1:1 przeniesione, więc może w adaptacji filmów, kto wie, kiedyś. Tym bardziej, że tutaj materia jest nieco cięższa, mimo rzeczywiście adaptacje filmowe bardzo często przypominają te filmowe i trzeba by zedrzeć z nich tę pierwszą, pierwotną maskę tego podobieństwa, prawda? No właśnie, to jest trudne. Tutaj mi do głowy przychodzi taka adaptacja komiksowa, która w zasadzie nie ma mowy o tym komiksie w książce. Chodzi mi o Dune, krótko mówiąc. Mamy książkę oczywiście, mamy dwa filmy już, jeden jeszcze w sumie taki serialowy trochę, bo czekamy na kolejne odsłony. No i wszyscy pewnie pamiętamy o tym, że tam Mebius swego czasu maczał palce w tym i coś, nad czymś pracował i to może to by powstało coś niezwykłego. Ja chciałem tutaj też napisać o Dune i zacząłem sobie czytać ten komiks Dune'a i on mi się po prostu nie spodobał, bo no, to była właśnie jakby takie miałem odczucia. Nie chcę tutaj oceniać i jakoś tego wartościować, ale że w tym komiksie nic nie ma. Jest po kolei to, co się dzieje, rysunki są takie średnie. I takie adaptacje, czy to filmów, no bo znowu to była, czy to była adaptacja filmu, czy książki, no one jakby no, dla mnie osobiście nie są interesujące, co nie znaczy, że nie mają jakiejś wartości albo dla kogoś innego nie są fajne. Słuchy niosą, że niedługo będziemy mieli na rynku również Dune wersję filmową komiksu, także nie wiem, jak ona się prezentuje, nie miałem okazji zajrzeć do środka, ale z tego, co dochodzą mi głosy, to prawdopodobnie ktoś niedługo po to sięgnie u nas, także będzie jakiś punkt odniesienia, ciekawy. Pewnie tak. No, w ogóle adaptowanie różnych dzieł, czy to wersje komiksowe, czy filmowe, czy serialowe, czy teatralne, to jest fajna rzecz, dlatego że oglądając film, serial, czy czytając komiks, zawsze można może dostrzec coś, czego nie dostrzegliśmy czytając książkę. Moim zdaniem adaptacja, wartościowa adaptacja właśnie takie jakieś nowe treści powinna ze sobą nieść. Czyli generalnie jakby dobierając tutaj tytuły, dobierałeś to według klucza do tego, co Ci się podoba, co Cię interesuje, co Ciebie w jakiś sposób uderzyło. Wspomniałeś o tych farach, które koniecznie chciałeś umieścić, tak? Tak. Masz jeszcze jakichś faworytów tutaj w tej książce? W zasadzie inaczej, takie adaptacje komiksowe, które byś polecił komuś z zamkniętymi oczami, powiedział, słuchajcie, czytajcie to, czytajcie. I nie mówię tutaj teraz o tym zestawianiu powieści z komiksem, prawda? Tylko o same komiksy, same jak w sobie, jako historię. To znaczy tak, jeżeli chodzi w ogóle o dobór tekstów do tych trzech tomów, to zgodnie z tytułem dobieram to, co mi się podoba. Nie piszę o rzeczach, nie tworzę jakiegoś leksykonu, który ma być kompletny, niezależnie od tego, czy coś mi się podoba, czy nie. Jakoś nie przepadam za książkami czy produkcjami typu 100 komiksów, 100 płyt, 100 książek, które musisz przeczytać przed śmiercią. Nigdy jakoś nie miałem też takiego zacięcia, żeby być systematycznym w tym względzie. Piszę o tym, o czym sam bym może chciał przeczytać, to co mi się podoba. I dobór w tych trzech tomach, dobór wszystkiego, co tam jest, zupełnie arbitralny. Nie ma w tym chyba żadnej jakiejś takiej logiki. To, co mi się podoba, o tym piszę. I w tym trzecim tomie faktycznie no, ten przykład czarnych nenufarów miało się znaleźć i znalazłem miejsce, żeby ten komiks tam umieścić. I w zasadzie każdy niemal komiks, który się tutaj pojawia, podoba mi się bardzo albo trochę mniej bardzo. Taka jest między nimi
różnica, co bym mógł polecić? No na pewno ten pierwszy rozdział dotyczący Lovecrafta, ale w ogóle lubię tego autora, lubię różne adaptacje jego prozy. Czy są lepsze, czy są gorsze? Tu akurat bardziej mi chodzi o szukanie różnych sposobów, w których autorzy komiksów próbują przedstawić jego świat. Bo jak wiadomo, Samotnik z Providence pisał o rzeczach, o których opisać się nie da. Nienazwane, straszne, wielokrotnie używał tych określeń. On opisywał grozę niewysłowioną i tak naprawdę straszy czytelnika, nie opisując tego, co tam jest groźne, a my się boimy. I ciekawe jest to, jak autorzy to, czego się nie da opisać, starają się narysować. Na przykład kolor z innego wszechświata, to już jest w ogóle jakaś abstrakcja. W opowiadaniu ten kolor jest różnie opisywany. Teraz pytanie, jak do tego podejdzie komiksiarz? Mało tego, jak do tego podejdzie mangaka? Bo wiadomo, że to zrobi w czerni biel. Komiks o opowiadaniu, o kolorze nie z tego świata. I mamy tutaj właśnie komiks Tanabe Gou, który zresztą jest tutaj też w tym roku na festiwalu. No i zrobił to moim zdaniem genialnie. No tam nie ma tego koloru, bo nie ma kolorów w ogóle. Jest czerń i szarość i biel. A jest coś w tych rysunkach, co przemawia, więc to na pewno. Na pewno komiks George'a Bessa, Dracula. Zresztą też i Mignoli. Mignoli komiksem byłem zachwycony i nadal jestem, ale jak przeczytałem Draculę Bessa, to jestem tym komiksem jeszcze bardziej zachwycony. Też czerń i biel i no genialne rysunki. I żeby już nie przedłużać, jeszcze jest komiks, to może taki nietypowy. Fight Club, dwójka Palaniuka, który sam jako pisarz wpadł na pomysł, żeby zrobić kontynuację swojej książki w formie komiksu. Zresztą jest też i trójka. Nie wiem, czemu żaden wydawca tego u nas jeszcze nie wydał. Może wyda. I ta dwójka jest świetna. To znaczy, jak czytałem to w zeszytach, przeczytałem pierwszy raz całość, to stwierdziłem, że jest średnia, a nawet słaba. Jak zacząłem to czytać powtórnie, to się okazało, że tam jest też wiele ciekawych, kapitalnych pomysłów, łącznie z takim, bo tam też Palaniuk, sam autor występuje w tym komiksie i nawet jego znajomi, i on sam tworzy fabułę i w tym komiksie jest o tym, jak on tworzy fabułę i jest też taki ciekawy patent, w którym on się odnosi do takich branżowych dyskusji, mianowicie zbliża się nieuchronnie do zakończenia, no i chce zrobić coś spektakularnego, no wiadomo, że trzeba. I zdaje sobie sprawę, że czego by nie zrobił, to i tak będą ludzie niezadowoleni. No i zrobił to zakończenie, jest zakończenie i potem czytamy w tym komiksie o reakcjach czytelników i ci czytelnicy przychodzą do niego pod dom, wprawdzie nie mają wideo i pochodni, ale jakby dorysował, to by pasowało. I z tym komiksem, z tym ostatnim zeszytem, że co to jest, że to nam się nie podoba, że to jest fatalne, że co to za zakończenie. I on no, w wielu miejscach gra sobie właśnie z takimi konwencjami. To są kapitalne rzeczy. W książce tego by się nie dało zrobić. Zabawa formą. A czy spotkałeś, teraz to na pytanie, ponieważ powiem tak, wydawszy taką książkę, chcąc nie chcąc, będziesz już takim człowiekiem, który mówił, ja był taki gość, który napisał taką książkę, tak, o adaptacjach komiksowych, to jego trzeba o to spytać. I teraz będzie na pewno masę różnych takich pytań otrzymywał, więc ja Ciebie zapytam, czy spotkałeś się, czytając te wszystkie rzeczy, z komiksem, który będzie totalną antytezą powieści, nie będzie jej adaptacją, tylko, nie wiem, polemiką, zaprzeczeniem, czymś takim, to, że ktoś pójdzie w innym kierunku, cokolwiek innego będzie chciał pokazać? To jest trudne pytanie i to poproszę o pół godziny, żeby się zastanowić. Nie, no szczerze mówiąc, to nad tym tak naprawdę się nie zastanawiałem, bo zawsze faktycznie jest coś takiego, że myślimy o tych adaptacjach jako o czymś, co ma być przedstawieniem tej treści. Różnym, nowatorskim, ciekawym, oryginalnym i w ogóle, ale jednak czymś, co ma się w tym mieścić. A ty pytasz o coś, co no, zupełnie jakby w innym kierunku. Może te kontynuacje trochę, jakbym miał coś na szybko mądrego powiedzieć, to na przykład ta kontynuacja Palaniuka, kiedy on sam w wywiadzie na przykład mówi, że tak, była książka, sukces, był film, sukces do kwadratu i zaczął kombinować, co on by mógł zrobić, co będzie kontynuacją, ale żeby to było jakoś tak coś nowego. I on wtedy wpadł na komiks, na pomysł komiksu i rzeczywiście mówił, że chciał zrobić coś innego, żeby ludzie już nie łączyli tego z jego książką,
ani z filmu. Co zresztą też miał wiele problemów, bo w tej kontynuacji, mówił o tym w jednym z wywiadów, wyliczył sobie wszystkie różnice pomiędzy filmem a książką i tam mu wyszło chyba ze 180 drobnych, mniej lub bardziej drobnych różnic. I on w kontynuacji, czy powiedział to pół żartem, pół serio, no trudno powiedzieć, ale powiedział, że on w kontynuacji nie mógł się odnieść do niczego, co było w filmie, bo od razu by miał na głowie prawników. Czyli musiał bazować tylko na książce. Ale teraz nic mądrzejszego mi do głowy nie przychodzi, jeżeli chodzi o pytanie o taką antytezę, komiks, który jest antytezą. Albo choć książki, na tyle się drugą reinterpretacją, że po prostu już tak odbiega oryginału. No to na przykład Dracula Brecci tutaj, trzeci z tych, bo są trzy Dracule. Trzy Dracule. Tak, jest, no jest Bes, który jest wierną, w miarę wierną adaptacją książki, jest Mignola, który jest adaptacją filmu i jest Breccia, który, jego Dracula, no może to jest właśnie ten trop. W ostatniej chwili rzutem na taśmę, coś mi przyszło do głowy, że on zrobił z tego coś no dziwnego, bo tam jest i Superman w jednym opowiadaniu, Edgar Allan Poe i jest odniesienie do historii. Czyli to nie jest tam, jak ktoś zna Draculę i przeczyta ten komiks, to tam nic nie znajdzie, to jest coś odwrotnego. Ale to jest bardzo ciekawe pytanie i bardzo ciekawy trop właśnie dotyczący. I to jest pomysł na 10 już tam książki. No to pan rozumiem. Czas nam się zbliża, bo nie powiedział, czy państwo macie może jakieś pytanie do naszych autorów? Tak? Może dla zgromadzonych. Jak pan chce. Według schematu. Natomiast właśnie to mi daje taką możliwość, bo ja widzę, że mi się wprawdzie nie wkracza poza znajomość kapitana Szpika i takich. To są rezerwy jeszcze. Ma pan jeszcze obszar do przebadania? Tak, obszar pan czasu nie ma. Czy można przeżywać, tak? To rozumiem? Można. Nie chcę powiedzieć, że trzeba, tak to mi przyszło do głowy. Oczywiście, że można. Komiks jest... Inaczej przeżywamy komiks niż powieść na przykład. Faktycznie, w powieści mamy opis, czytamy, wyobrażamy sobie. W komiksie jest inaczej. Jako przykład mógłbym wykorzystać tutaj komiks Niezwyciężony na podstawie powieści Lema. Mamy na przykład w tym komiksie taką sekwencję, która go otwiera. W książce, jak pamiętamy, tam jest opis tego statku kosmicznego, który sunie przez kosmos, szum tylko słychać, potem budzą się maszyny, coś tam zaczyna cykać, stukać, potem budzą się ludzie, potem widzimy, jak ten statek ożywa i Lem to opisuje. A w komiksie mamy obrazy, które to przedstawiają. Do tego też jest tekst. Akurat w tym przypadku ten tekst mi osobiście tam trochę przeszkadza, ale te obrazy to wszystko pokazują. I te obrazy, no moim zdaniem nawet ja bym zaryzykował takie stwierdzenie, że obraz w komiksie, rysunek w komiksie w większym stopniu może nawet wpływać na nasze emocje i odczucia niż tekst. Albo w takim samym, w inny sposób, nie mniejszy czy większy, nie o to mi chodzi. I te obrazy, no czy chcemy czy nie, oglądając, przeżywamy. Nie można tego nie przeżywać, moim zdaniem. A jak już się w ten komiks jakoś tak bardziej zagłębimy, to te emocje są inne, znaczy, ale są. Znaczy ja myślę, że jeszcze mogę dodać, to też jak najbardziej możemy przeżywać komiks, nie wiem, czy jakby zapoznając się z życiem bohaterów, którzy w tym komiksie występują, tak, i przeżywać ich losy, które oni przeżywają, tak samo jak w powieści czy w filmie, tak, to jest na tym samym poziomie jakby odbioru, tak, jeżeli, nie wiem, czytamy komiks poświęcony, nie wiem, tak jak teraz się ukazał na festiwalu, komiks o chłopcu, który przeżył obóz koncentracyjny dla dzieci, prawda, i miał bardzo no, ciężkie życie, jeśli można tak to ująć, to jak najbardziej, nie wiem, być może trochę utożsamiając się z tym bohaterem, jednak
no, odczuwamy to, co on też wtedy odczuwa, tak? Czy jakbyśmy oglądali film zrobiony na podstawie tego komiksu, czy czytali powieść na ten temat, też byśmy te emocje odczuwali, tak? Więc myślę, że komiks jest tylko jakby nośnikiem, jest medium, który niesie te emocje, tak samo jak film czy literatura. To ja to jeszcze tylko na sekundę wejdę w słowo, jak chodzi o postacie, bo to mi się kojarzy z takim znowu stereotypowym powiedzeniem, które funkcjonuje, komiksowa postać. W wielu tekstach można znaleźć takie określenie, może to jest komiksowa postać, w domyśle płaska, schematyczna, płaska, nijaka. No jak ja czytam w jakimś tekście, który sam bardzo często jest schematyczny, płaski i nijaki, że gdzieś tam jest jakaś komiksowa postać, to oczywiście traktuję to jako... zębami. Tak, i wiem, że to autor się posługuje schematami. Autor sam, czasami nawet nazywając swój tekst publicystyką albo tekstem naukowym, sam uruchamia pewne stereotypy, nie zdając sobie z tego sprawy. Ale faktycznie, to powiedzenie komiksowa postać, ono funkcjonuje i ja staram się przy każdej okazji, to jest jedna z tych okazji, podkreślać, że w komiksach, tak jak Piotr powiedział, naprawdę też są bohaterowie wieloznaczni, złożeni, tylko że oni są przedstawieni inaczej. Trzeba te obrazy czasami odczytywać. Nie ma tekstu, w którym czytamy bohater przeżywa jakieś emocje albo się zdenerwował, ale my widzimy ten rysunek. Jeżeli autor jest dobrym rysownikiem, to on to narysuje, przedstawi tak, że my oglądając sekwencję obrazów, te emocje możemy, mam wrażenie, odnaleźć w tym. Tak? Myślę, że to jest przykład, to widzowie postaci, że to jest czynny w kolano, dlatego że skoro to jest komiksowe, to znaczy, że jest jednoznaczne. Jeżeli coś jest komiksowe, to jest jednoznaczne. Schematy pokazuje postać, no, która nie wykonuje żadnych czynności, znaczy owszem, w poszczególnych obrazkach te czynności są widoczne, ale nie prowadzi narracji, czy autonarracji, nie przeżywa różnych rzeczy. To akurat teraz się robi ciekawie, a my już zaraz będziemy kończyć, ale nie, to teoretycznie nie, przynajmniej. Nie, chyba jest tak, że właśnie ci bohaterowie jakby nie ma żadnej różnicy, jeśli chodzi o postaci prowadzone w komiksie, tak, między literaturą czy filmem, czy teatrem, czy tak, nie ma żadnej różnicy, tak, ponieważ czytając książkę, tak, no jakby jesteśmy tam z bohaterem, tak, razem z nim przeżywamy emocje, które są opisane w tej książce, prawda? Dokładnie identycznie jest w komiksie. To znaczy, ja jeszcze też do tego się odniosę tutaj krótko, bo to, co pan powiedział na sam koniec, to mi się wydaje, tak próbowałem sobie, jak pan to mówił, na siłę przypomnieć, na przykład w którym z tych komiksów, które ja opisywałem w tej książce, autor posługuje się schematami i są płaskie postacie. I odpowiedź jest taka, w żadnym. Tutaj są komiksy inne od Żbika. Żbik, racja, zgoda. Jeżeli tutaj potraktujemy Żbika jako punkt odniesienia, no to Żbik to jest schemat na schemacie, ale na Żbiku ani się komiks nie zaczął, ani się nie kończy. Naprawdę autorzy, którzy przedstawiają bohaterów komiksowych, tak jak pisarze, przedstawiają ich w ich no, różnych właściwościach, cechach, działaniach. Sam pan powiedział, widzimy postać, która nic nie robi, a potem widzimy sekwencję, że ona coś robi. To też trochę ja sobie strzeliłem w kolano, pan sobie w dwóch zdaniach zaprzeczył. Więc no tak nie jest. Tak nie jest, po prostu, ale to jest, tak mówię, teraz dopiero moglibyśmy zacząć kolejną godzinę prawdziwej tutaj dyskusji o komiksie, bo to mogło być naprawdę fajne. Gdzie ja na przykład... Będzie godzinę układać program na przyszły rok, to z taką dyskusję przewidzimy, tak, żeby co o postaciach. Komiksowy, postać komiksowa, przyczynek do dyskusji. Bo to jest taki stereotyp, ale to jest właśnie ciekawa rzecz, ciekawy punkt wyjścia do dyskusji. Myślę, że to no właśnie o to by chodziło, żeby tutaj tak różnić się w tych poglądach i z taką emocją o tym rozmawiać. No znaczy, to jest cała frajda chyba. Dwa aspekty przynajmniej. Takie, po pierwsze, komiks może być dobry, po drugi może być słaby. Jak książka, film, serial, cokolwiek. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, że spojrzeć... Jest... No,
dałem do ignoracji. Nie, ale tu nie o to chodzi. Nie do ignoracji, tylko do czytania Szpika. Dokładnie. To nie jest ignorancja. Każdy z nas przez to przeszedł. Tutaj mamy taką sytuację, na przykład jak w filmie. Film pokazuje emocje no, w sposób oczywisty, tak? Jest ruchomy. Ale czy obraz na przykład nie pokazuje emocji? Komiks znajduje się, jeżeli chodzi o kwestię wizualną, pomiędzy. Jest dynamika, jest przejście od kadru do kadru. Zresztą w powieściach też takie zabiegi się stosuje, że zostawia się czytelnika w czymś, żeby on sobie resztę dopowiedział, żeby on sobie coś tam dośpiewał, żeby... Albo inaczej, opisuje się pewne rzeczy, żeby on wyobraził. W komiksie zostawia się czytelnika między kadrami, żeby też sobie pewne rzeczy wyobraził. Pewne analogie, ale te pewne różnice można znaleźć. I wydaje mi się, że rzeczywiście to jest temat, który można by dalej zgłębiać, a czas tam się zdecydować. Tak, a jeszcze tylko jedno zdanie na koniec. Ja myślę, że jakby czytając komiks też nie można na siłę sobie zakładać, że ja chcę tam to znaleźć. Czytam i albo to widzę, albo nie. Jeśli nie, no to trudno. Może to nie jest po prostu dla mnie. Tak jak czytam jedną powieść. Czytam jedną opowieść i tam też mam komiksową postać na przykład, bo to się zdarza, są pisarze lepsi czy gorsi. I sobie odpuszczam, szukam czegoś innego. Tak samo jest z komiksem, nic na siłę. Jeśli tam tego nie widzimy, to może jeszcze nie trafiliśmy na ten właściwy komiks, a może po prostu faktycznie to nie dla nas, no nic z tym złego. I tak widzimy, jak z rozmową o komiksie, z książek o komiksie rodzą się ciekawe tematy do dyskusji o komiksie, dlatego jeżeli Państwo chcecie, to zachęcam do nabycia książek na stanowisku wydawnictwa Kurz. Bardzo dziękuję za przybycie, bardzo dziękuję autorom za spotkanie i interesujące rozmowy. Dziękuję bardzo.